Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Galanonim w swojej kronice poświęca mu 3 zdania. Kiedy więc zszedł Bolesław z tego świata, tron objął jego syn, Mieszko II, który był zacnym wojownikiem i tyle dzieł rycerskich osiągnął, że nie ma tu miejsca, by je wymieniać. Zamilczmy więc o Mieszku i przejdźmy do Kazimierza, odnowiciela Polski. Biorąc pod uwagę to, w jakich żył czasach, jakie miał osiągnięcia i przygody, no to mógł się czuć przez Galanonima dość mocno olany. Okej, wielki kronikarz nie chciał, to my wam opowiemy o Mieszku II już teraz w Historii bez cenzury. Zostańcie z nami, bo będą niezłe jaja. Przynajmniej do czasu. Urodził się w roku 990 i był synem Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski, który uczynił z naszego kraju silne państwo. Jak, mam nadzieję, pamiętacie, Chrobry był nie tylko świetnym władcą, ale też doskonałym ojcem, bo dał synowi wykształcenie, którego oczekuje się od króla. To właśnie dla niego szykował tron, a to wcale nie było takie logiczne i oczywiste, bo Mieszko II nie był wcale najstarszym z jego synów, ale to właśnie w nim Bolesław Chrobry odkrył wielki talent i szykował dla niego koronę. Najbardziej pokrzywdzony w całej tej sytuacji mógł się oczywiście czuć jego najstarszy brat, Bezprym, który był chorobliwie ambitny, ale kompletnie pozbawiony cech dobrego władcy, więc ojciec postanowił osadzić go w klasztorze. Zamiast wyrywać laski na status ojca, musiał po nocy zakuwać katechizm, i to po łacinie. Inny z braci, Otto, również był potwornie zazdrosny o faworyzowanie Mieszka. Niestety, wtedy i jeszcze przez wiele wieków później wiadomym było, że największymi wrogami panującego wcale nie są królowie w innych państwach, tylko własne rodzeństwo. Kain, tylko nie szczepionkę. Po sukcesach Chrobrego pozycja Piastów w polityce była i tak silna, ale należało ją przypieczętować, a temu służyły w tym okresie małżeństwa, które jeszcze setki lat później nie miały nic wspólnego kompletnie z miłością. Trzeba przyznać, że Mieszkowi II ojciec załatwił całkiem niezłą partię, Rychezę Lotaryńską, która była krewną samego cesarza. Dzięki temu małżeństwu Piastowie przerośli rangą nawet największe rody Rzeszy. Prezentem ślubnym od ojca była dzielnica krakowska i właśnie tam, na Wawelu, miał swoją rezydencję aż do koronacji. Mieszko II musiał płacić za błędy ojca jeszcze podczas jego życia, na przykład wtedy, kiedy Bolesław Chrobry postanowił nie wywiązać się z układu z cesarzem i nie wsparł go wojskiem podczas wyprawy na Rzym. No i ruszyła niemiecka machina wojenna, która miała pokarać Polaków i pokazać nam, gdzie nasze miejsce, ale nie przewidzieli, że granic będzie bronił Mieszko i nie tylko postawił taki opór, że nie wpuścił Niemców, ale jeszcze skończyło się to wszystko pokojem dla nas korzystnym. Z Mieszkiem nie było żartów, nie dość, że nie wpuścił Niemców, to jeszcze przy okazji wpadł z chłopakami do Czech, złupił je przeokrutnie i przyłączył do naszego państwa Morawy. Chrobry był dumny z syna, a Czesi byli przerażeni i zniesmaczeni, czemu dali upust kilka lat później. W ramach przygotowań do objęcia władzy ojciec często wysyłał Mieszka jako posła. Z reguły te misje się udawały, ale nie zawsze miał tyle szczęścia. Na przykład w 1014 roku z polecenia Chrobrego pojechał do Czech, żeby zgadać się z lokalnym księciem Udalrykiem na wspólny atak na Niemca. Ale ten czeski kolaborant wolał współpracować z cesarzem. Na początku udawał, że prowadzi z nim przyjacielską rozmowę, ale kiedy Mieszko udał się w powrotną drogę do domu, wysłał za nim pościg, pojmał go i osadził w lochu. Jednak dzięki znajomościom i układom udało mu się wyjść na wolność. W zamian za to cesarz wymógł na nim deklarację, że on ani żaden z jego następców nie uczyni krzywdy jego narodowi. No, musiał się srogo zawieść, bo Mieszko złoił tak potwornie Saksonię, że Niemcy od tej pory bledli na samą myśl o przyszłym władcy. Został koronowany bardzo szybko po śmierci Bolesława Chrobrego, już w Boże Narodzenie 1025 roku. Oczywiście Niemcy musieli od razu zacząć narzekać. Stwierdzili, że Mieszko II rozsiewa daleko i szeroko smrody zarozumiałości. To pewnie od tej propagandy wziął się jego przydomek Lambert, czyli gnuśny, który później jeszcze upowszechnił Jan Długosz, który winił go zupełnie niesłusznie za złą sytuację w kraju. Mieszko postąpił bardzo słusznie, postanowił zignorować niemieckie szczekanie, tym bardziej, że z niektórych rejonów, na przykład z Nadrenii, przyszły do niego gratulacje. To tylko świadczyło o tym, jak rozbite było cesarstwo, chociaż dalej było groźne. Ale z drugiej strony, nie na tyle groźne, żeby nie zaryzykować kolejnej wyprawy na Saksonię. Złupił ją tak przepotwornie, kompletnie nie bojąc się nowego cesarza, że od tej pory kronikarze niemieccy nazywali wojska Mieszka II wspólnikami diabła.
wir, wie wichtig es ist, dass die Europäische Union immer wieder zu gemeinsamen Antworten findet. Und ich bin überzeugt, dass wir dieses Ziel erreichen können. Und deshalb arbeitet die Bundesregierung dafür. Und ich bitte um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Mieszko zaczął rządy z grubej rury, ale okazało się bardzo szybko, że wcale nie będzie tak różowo. Poza władzą Bolesław Chrobry zostawił mu też inną rzecz na W – wtopę, bo tylko tak można określić sytuację w państwie. W jednej z kronik mamy taki cytat opisujący okres panowania Mieszka II. Złoty wiek zmienił się w ołowiany, a Polska, dawniej królowa, teraz siedzi w popiele odziana we wdowie szaty. Wyjaśnijmy sobie, czemu było aż tak źle. Po pierwsze, sytuacja gospodarcza w latach 20. i 30. była po prostu fatalna. Cała koniunktura leżała w gruzach. Klimat był mniej więcej taki, jakby na początku XI wieku wszyscy umoczyli na giełdzie. Poganie umoczyli na pogaństwie, a chrześcijanie jeszcze się nie dorobili. Generalnie nikt nie miał kasy. Kolejnym czynnikiem było to, że skuteczna, ale potwornie agresywna polityka jego ojca sprawiła, że mieliśmy dookoła samych wrogów, którzy tylko czekali na okazję do zemsty, ale nawet nie to było najgorsze, bo tym, co zaważyło na losach Mieszka najbardziej, był fakt, że jego bracia okazali się potwornie mściwi. To był ten typ rodziny, z którą wychodzi się fajnie tylko na zdjęciach. Po części sam był sobie winny, ale nie należy mu się dziwić. Nauczony doświadczeniem ojca wiedział, że ze strony braci może go spotkać zamach, więc wypędził ich na Ruś, a tam Otto i Bezprym, jako że niczym nie ryzykowali, postanowili dokonać przewrotu. Znaleźli sobie niebyle jakiego sojusznika, Jarosława Mądrego, który dał przykład swoim potomkom, którzy ostrzyli sobie na nas zęby przez kolejne 958 lat, aż do upadku komunizmu, a to odniesienie nie pada tu przypadkiem. Był rok 1031, kiedy dwie armie na prośbę jego braci zaatakowały państwo Mieszka II. Niemcy zajęli Łużyce, a wojska Jarosława Mądrego zaatakowały Grody Czerwieńskie. Tutaj nie ma mowy o przypadku. Atak był zbyt mocno skoordynowany i zbyt potężny. Nasz kraj zaatakowała wroga koalicja. Niestety nie po raz ostatni. W tym rejonie to zawsze dwóch na jednego? Wrogowie szli jak burza, a Mieszko dobrze wiedział, co się z nim stanie, jak dopadną go mściwi bracia, więc postanowił uciekać. Tylko za bardzo nie miał gdzie, bo nie było jeszcze Rumunii. A tak na serio, to za bardzo nie miał opcji, bo dwa państwa atakowały, więc pojechanie tam równałoby się z poddaniem. Król Węgier Stefan I miał dobre kontakty z cesarzem, więc tam też odpadało. Pozostały Czechy. A tam czekał już jego stary znajomy Udalryk. Pamiętacie, jak wam opowiadałem, że jeszcze przez długie lata musiał Mieszko II spłacać długi za politykę ojca? Tutaj przekonał się o tym najboleśniej, bo nasz czeski przyjaciel postanowił naszego bohatera wykastrować w ramach zemsty za to, że jego ojciec oślepił Bolesława Rudego, innego czeskiego księcia. Chcecie więcej dowodów na to, że Udalryk był po prostu świnią? Proszę bardzo, kiedy Mieszko przyjechał do Czech, on go wykastrował, a kiedy parę lat wcześniej sam potrzebował pomocy i przyjechał do nas, został przyjęty z honorami. Tak czy inaczej, poza genitaliami Mieszka II pozbawił Udalryk również Moraw, które przyłączył do swojego państwa ponownie. Myślicie pewnie, że obcięcie jaj było jakoś wyjątkowo bolesne. Pff, to byłoby za proste dla naszego czeskiego kumpla. Użył rzemieni, które zacisnął na klejnotach Mieszka tak mocno, że nie było z nich żadnego pożytku, a ból był po prostu nie do opisania. Tymczasem w kraju działy się rzeczy jeszcze straszniejsze, bo najeźdźca osadził na tronie Bezpryma, który rozpoczął okres chyba najbardziej krwawych rządów w całej naszej historii. Mordował bez mrugnięcia okiem każdego, kogo uznawał za zagrożenie dla swojej nowej władzy. Bez problemu zabijał wysokich rangą dostojników kościelnych. Oczywiście najbardziej brutalny był dla dawnych sojuszników Mieszka. Doszło też do reakcji pogańskiej, czyli buntu pogan, niewolników i chłopów przeciwko, jak się okazuje, wcale nie tak mocno osadzonemu u nas chrześcijaństwu. Co ciekawe, jednym z inicjatorów tego powstańczego buntu był sam Bezprym. Dla niego oczywiście to była łatwa pomoc w wyrżnięciu starych kumpli Mieszka, ale jak to możliwe, że facet przez tyle lat osadzony w klasztorze wspierał pogański bunt? Prosta sprawa. Religia wtłaczana na siłę przez wiele lat wywołała zupełnie odwrotny efekt. Bezprym stał się apostatą. Jednak to wcale nie koniec chorych decyzji Bezpryma. Zrobił coś jeszcze gorszego. Odesłał cesarzowi polską koronę, którą, i tutaj cytat, jego brat niesłusznie sobie przywłaszczył. Co ciekawe i równie smutne, te wszystkie insygnia odwiozła do cesarza Rycheza, żona Mieszka II, która opuszczała nasz kraj też z innego powodu. Okazało się, że Mieszko II miał kochankę. Ale okej, ona była Niemką, więc nie musiała czuć z naszym państwem żadnego związku, ale Bezprym po prostu zachował się jak świnia. Kolaborował z nowym władcą tylko po to, żeby utrzymać władzę i zrzekł się dla niego własnej niezależności.
Brutalne rządy bez Pryma zakończył zamach zorganizowany przez jego brata Ottona i najbliższych współpracowników, którzy bali się o swoje życie, będąc nawet blisko tego psychopaty. Rządził nie dłużej niż pół roku, a zdążył w tym czasie spieprzyć absolutnie wszystko. Zaraz po zamachu na Bezpryma do kraju wraca Mieszko i pewnie zastanawiacie się, co się nagle stało z tym sadystycznym czeskim księciem, że tak bez problemu wypuścił nam władcę. Otóż osiągnął już wszystko, co sobie wymarzył. Zemstę i odzyskał też Morawy. Poza tym, wierzcie lub nie, ale liczył na to, że Mieszko po tym wszystkim, co mu zrobiono w Czechach, będzie przyjacielem Udalryka. Chodziło o to, że czeski książę miał coraz gorsze układy z cesarzem i liczył w przyszłości na sojusz z Polską. Mieszko postanowił przejechać się do cesarza, zapewnić go o swojej wierności i prosić o odzyskanie korony. Niewiele ryzykował, nie musiał się już martwić o własne jaja, ale celu i tak nie osiągnął. Cesarz podzielił państwo na trzy części, jak się okazało, nie na długo. Jedną z dzielnic odzyskał już po śmierci swojego brata Ottona, drugą natomiast odbił siłą swojemu innemu krewnemu i wypędził go do Niemiec, ale nie zrobił mu żadnej krzywdy, być może nauczony własnym smutnym doświadczeniem, do tego stopnia, że przyjmował uciekinierów z innych krajów, na przykład trzech krewnych Stefana I, króla Węgier. Oni uciekali przed przeciwnikami politycznymi, więc liczyli się z tym, co było wtedy na Węgrzech standardem. Poza oślepianiem było to na przykład zalewanie uszu ołowiem. Niestety nie udało mu się podnieść z ruin tego świeżo odzyskanego państwa, ponieważ ten świetny, ale bardzo pechowy władca umiera 10 lub 11 maja 1034 roku, mając 44 lata. Śmierć Mieszka II osnuta jest dwiema legendami. Pierwsza z nich mówi o tym, że nasz król pod koniec życia oszalał i dość spory wpływ miała na to kastracja. Druga z legend mówi, że został zabity przez swojego giermka. Nie jest łatwo obejmować tron po wielkim poprzedniku i tak było dokładnie w tym wypadku. Mieszko II w historycznym porównaniu do Chrobrego zawsze wypadnie gorzej, ale to właśnie przez politykę jego ojca przyszło mu panować w tak trudnych czasach. Mimo wszystko robił co mógł, starał się i złożył do kupy rozbite państwo. Naprawdę, gdyby trafiło na kogoś innego, mogłoby być znacznie gorzej. Jedno jest pewne, Mieszko II zachował jaja do końca życia. A jak już przy jajach jesteśmy, to na koniec taki mały suchar a propos relacji Mieszka II i jego braci. Nie wyganiaj swoich braci, bo ci się to nie opłaci! Także zapraszam na naszego Facebooka, czekam na wasze opinie o tym królu. Tam znajdziecie jeszcze więcej ciekawostek, no i pamiętajcie, żeby dać nam suba, bo w ten sposób dowiecie się o nowych odcinkach, a one już niedługo. Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba! Wpisz swój adres e-mail. Potwierdź subskrypcję, a my damy ci znać o nowych odcinkach.